Dzień dobry, drodzy maturzyści. Witam Was w kolejnym Go poniedziałku. Jesteśmy na trzeciej lekcji. Tym razem omówimy sobie zadania z atmosfery. Pokażę Wam, jak rozwiązywać zadania otwarte, które są oparte na danych albo po prostu na własnej wiedzy. Zaczynajmy. Mamy przed sobą zadanie, do którego są dwa materiały źródłowe. Mamy mapę oraz wykresy, na których przedstawione są opady i temperatura. Polecenie brzmi: na mapie literami A i B oznaczono stacje meteorologiczne, dla których sporządzono klimatogramy. Wyjaśnij, dlaczego na stacjach A i B temperatury powietrza oraz roczne sumy opadów atmosferycznych się różnią, pomimo położenia obu stacji nad morzem i na zbliżonej szerokości geograficznej. W odpowiedzi odnieś się do obu stacji. No to okej, patrzymy sobie na to zadanie, widzimy faktycznie A i B leżą mniej więcej na 60 stopniu szerokości geograficznej północnej. To nad morzem i to nad morzem, a wykresy jak się do tego mają? W A widzimy, że pada znacznie więcej niż w B, a jeżeli chodzi o temperatury, no to w A mamy łagodniejszą zimę i chłodniejsze lato, w B jest lato gorące, znacznie bardziej cieplejsze niż w A i mroźniejsze zimą. Pytanie dlaczego? Odpowiedź musi wiązać się z odległością od oceanu, czyli z tym pojęciem oceanizm i kontynentalizm. I teraz zobaczmy, czego dokładnie chcą w tej odpowiedzi. Wyjaśnij, dlaczego w stacjach A i B, czyli w obu stacjach, temperatury powietrza, czyli temperatura i roczne sumy opadów się różnią, pomimo położenia nad morzem i zbliżonej szerokości. No więc mniej więcej uwzględniamy to przede wszystkim, że A leży nad oceanem, wobec czego ma łagodniejszy klimat, czyli to się wiąże z tym, że właśnie są łagodniejsze zimy i chłodniejsze lata. No i to też się wiąże z tym, że będzie tam więcej opadów, bo w klimacie takim bardziej morskim jest więcej opadów, tym bardziej, że jeszcze płynie tam ciepły prąd. No i teraz, żeby to ładnie brzmiało, to zobaczcie, jak to może wyglądać. Na przykład. Stacja B położona z dala od Oceanu Atlantyckiego podlega silniejszym wpływom kontynentalnym niż stacja A. Dlatego na stacji B występują wyższe temperatury powietrza latem niż zimą, a także niższa roczna suma opadów atmosferycznych. I tak będzie dobrze, uwzględniamy wszystko, co chcą od nas odpowiedzi. Albo można troszeczkę inaczej, w ten sposób. Stacja A w przeciwieństwie do stacji B jest położona nad otwartym oceanem, przez co temperatura powietrza jest tu wyższa zimą, a niższa latem. Stacja A położona jest w pobliżu ciepłego prądu oceanicznego, co powoduje wzrost rocznej sumy opadów atmosferycznych, których jest mniej na stacji B, poddanej wpływom kontynentalnym. Więc albo zaczynamy odpowiedź od stacji A, albo od stacji B. Zawsze musimy użyć tego porównania, to jest bardzo istotne, że tu jest tak, a tam jest inaczej. Tutaj taki czynnik działa, a tamtego czynnika nie ma. Więc dobór słów jest niezwykle istotny, jak już wiemy, o co chodzi. Dobra, to tak wygląda to zadanie i jedziemy z następnym. Spójrzmy teraz na mapę Ameryki Północnej i mamy do tego polecenie. Na mapie Ameryki Północnej zaznaczono literami od A do D miejsca położone w strefie nadbrzeżnej, dla której prądy morskie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu się warunków klimatycznych. Wskaż dwa miejsca, w których klimat znajduje się pod wpływem prądów morskich płynących w kierunku wyższych szerokości geograficznych. Wpisz właściwe litery i podaj dwie konsekwencje wpływu takich prądów na klimat tych miejsc. No dobra, no teraz co jest tutaj istotne? Pytają nas o dwa prądy morskie i to takie, które płyną w kierunku wyższych szerokości geograficznych, od niższych do wyższych, czyli od równika w stronę bieguna. Czyli musimy znać kierunek prądów. No czyli po prostu musimy znać prądy morskie, tak? Musimy wiedzieć, które są ciepłe, które są zimne, które płyną na północ, które na południe. Więc to jest tutaj jakby taką naszą bazą podstawową, więc bez tego nie podejdziemy w ogóle do tego zadania. Czyli co robimy? Nauczymy się prądów morskich na blachę po prostu. Dobra, idziemy dalej. Trzeba podać konsekwencje wpływu tych prądów na klimat. Więc bierzemy te prądy pod uwagę, patrzymy, czy ciepłe, czy zimne i my wiemy, jak one wpływają na klimat. Więc teraz analizujemy te prądy morskie. W podpunkcie A tutaj mamy
prąd, który no, północno-pacyficzny zmienia się w alaskański i to jest ciepłe. I to płynie na północ. Tak, pamiętamy, że ciepłe prądy płyną od niższych szerokości do wyższych właśnie. Potem w C płynie prąd kalifornijski. On jest zimny i zdecydowanie no, nie płynie w tym kierunku, który nam jest potrzebny, bo płynie z północy na południe. Potem mamy prąd karaibski, który zamienia się w tym podpunkcie D tutaj w Golfstrom, więc on jest ciepły zdecydowanie i on płynie na północ. No i w podpunkcie B jest zimny prąd labradorski, który płynie na południe. Więc widzimy, że na północ, czyli ku wyższym szerokościom geograficznym płyną dwa prądy. Jest to prąd w punkcie A i prąd w punkcie D. I te punkty nas interesują. Je musimy tutaj po prostu wpisać, czyli to są miejsca A i miejsca D. Tam blisko płyną ciepłe prądy morskie. Jakie są tego konsekwencje? No to pamiętamy, że jeżeli mamy prąd ciepły, to zawsze będzie to się wiązało z podwyższeniem temperatury powietrza i to będzie podwyższenie rocznej temperatury powietrza, podwyższenie dobowej temperatury powietrza, generalnie zawsze podwyższenie temperatury powietrza. Na pewno będziemy tu mieć więcej opadów i na pewno będzie większe zachmurzenie. To są takie najważniejsze rzeczy. Żeby to ładnie brzmiało, to możemy zapisać. Większa średnia roczna temperatura powietrza, a ewentualnie dobowa temperatura powietrza. Mniejsze roczne dobowe amplitudy temperatury powietrza. O tym nie wspomniałam tutaj, ale to jest bardzo ważne. Amplituda, czyli temperatura zimowa lekko wyższa, letnia lekko niższa. Tak samo z dobowymi. No i ta suma opadów, a z tym nierozłącznie wiąże się większe zachmurzenie. To są rzeczy, które pasują do ciepłych prądów morskich. Więc jeżeli nie znamy prądów morskich, czyli mamy tej podstawowej bazy tutaj, no to nie podejdziemy do tego zadania. Zobaczcie, że wymieniając te konsekwencje, nie musimy jakoś się silić na nie wiadomo jakie konstrukcje zdaniowe. Po prostu stwierdzamy prosto fakt. I tyle. O to chodzi w tym zadaniu. Zostało nam jeszcze jedno zadanie trzecie i to zadanie nie ma materiałów źródłowych. Jak najbardziej takie też mogą na maturze się pojawić, ale znowuż wymaga naszej wiedzy ugruntowanej już znacznie wcześniej. Dobra, polecenie brzmi. Ustrój rzeki jest związany między innymi z warunkami klimatycznymi obszaru, przez który płynie rzeka. Więc zobaczcie, że ja to zadanie umieściłam w dziale atmosfera, ale równie dobrze można by je umieścić w dziale hydrosfera, bo to jest zadanie, które łączy wiedzę z obydwu działów. Ona się łączy nieuchronnie i Wy musicie te połączenia umieć znaleźć. Znaleźć związki pomiędzy różnymi aspektami przyrody, różnymi aspektami środowiska przyrodniczego. I to jest punktowane na maturze. Jakie mamy tutaj dokładnie polecenie? Przedstaw związek między cechami klimatu typowego dla wilgotnego lasu równikowego oraz sawanny w Afryce, a ustrojem rzek na obszarach występowania tych formacji roślinnych. No dobra, czyli po pierwsze musimy znać te klimaty. Wiemy, że tam, gdzie jest wilgotny las równikowy, to mamy klimat równikowy wybitnie wilgotny. To znaczy, że przez cały rok pada. Pada dużo, pada powyżej 2000 mm rocznie i te opady są ciągłe. Wahania są bardzo niewielkie, czyli ciągle mamy deszcze. Jak ciągle mamy deszcze, to znaczy, że rzeki ciągle zasilane są wodą z tych deszczy i to znaczy, że wartości przepływu w rzekach będą duże, równomierne w miarę przez cały rok. Więc jak to ładnie zapisać? Ano tak. Na obszarze wilgotnych lasów równikowych deszcze padają przez cały rok, dlatego rzeki zasilane deszczami są zasobne w wodę, albo można napisać, że mają duże przepływy, a stany wód są niemal wyrównane przez cały rok. No dobra, a co się dzieje na sawannie w Afryce? Tutaj należy zauważyć, że tam, gdzie rośnie sawanna, to mamy już klimat podrównikowy. I w tym klimacie opadów będzie mniej z uwagi na fakt, że mamy porę suchą i porę deszczową. Ta pora deszczowa na sawannie na półkuli północnej przypada latem, wobec czego latem będą wyższe opady, zimą będą niższe opady, a to wpływa na przepływ wody w rzekach, ponieważ jak są opady, rzeki są zasilane, czyli latem te rzeki będą bardziej zasobne w wodę, a zimą tej wody w rzekach będzie mniej, czyli wahania stanu wody są większe niż w przypadku rzek w lesie równikowym płynących. No i jak to ładnie zapisać? Na przykład tak. Na obszarze sawanny klimat charakteryzuje się zróżnicowanymi opadami atmosferycznymi w ciągu roku,
czyli występuje pora sucha i deszczowa, dlatego też wahania stanu wód są większe, przepływy w rzekach są bardziej zróżnicowane. Większe przepływy występują podczas letniej pory deszczowej, a mniejsze podczas zimowej pory suchej. I tak ładnie jest to w zdania ujęte. I zobaczcie, że tutaj się trzeba trochę wysilić w tym zadaniu. Trzeba umieć doskonale pokazać ten związek. Jeśli pada, jest woda w rzekach. Jeśli nie pada, wody nie ma. Kiedy pada, kiedy nie pada. To wszystko trzeba tutaj zapisać i to ma ładnie brzmieć. Tak mniej więcej mogą wyglądać zadania z działu atmosfera na nowej maturze, czyli pamiętamy o tym, żeby dokładnie czytać materiały źródłowe, wiemy, co to są klimatogramy, jakie one mają znaczenie, jeżeli chodzi o źródła informacji geograficznej dla nas, wiemy, jak działają prądy morskie, znamy te prądy morskie oczywiście, one mają wpływ na klimat, czyli to znowu takie powiązanie hydrosfera-atmosfera, ale to bardzo często na maturze występuje, więc zwracamy na to uwagę. Wiemy, jaki, gdzie mamy klimat, jak to wpływa na przepływy w rzekach, znowu związek między atmosferą a hydrosferą. I właśnie wtedy, kiedy trzeba wykazać jakieś porównania, jakieś związki, to wtedy właśnie będą Wam dawać zadania otwarte. Więc bardzo ważna wiedza i bardzo ważna konstrukcja zdań. Tego się uczymy. Zapraszam Was na przyszły tydzień do kolejnego działu, czyli działu hydrosfera. Uczymy się razem. I moja ogromna prośba jest taka, żebyście zachęcali kolegów, koleżanki, którzy zdają maturę z geografii, żeby zaglądali na kanał, subskrybowali i oglądali, uczyli się dzięki temu, jak podejść do tej nowej matury 2023. Zapraszam, Ania Olszak.